Witam, witam was serdecznie. Cholera, 20. Zadzwonili do mnie, że już tutaj. Zobaczcie. Stoi. Mietek przyjechał z naszymi nowymi sprzętami, więc ja się biorę szybko do tutaj, do John Deere'a. Wsiadamy. Koguty na pełnej i wyjeżdżamy. Paliwo jeszcze przywiózł w ogóle, bo tam mówiłem chłopakom, że dobra, nie posiunym panie. Dobra, niech on się tutaj rozłoży nam. Ja wysiądę. Panie Mieciu, pan się rozkłada. Dobra, pan Mietek się rozłożył. Wiecie co, tak myślę, że może na szybko sobie jeszcze. Dawaj, pal, majster, co ty? Dobra, rozłożymy. Muszę tylko zobaczyć tutaj. O, klapę chciałem, właśnie. Tylko nie zarysować ani jego, ani John Deere'a. O, już widzę, żebym ciachnął. Dobra, na lusterko. O nie, jeszcze deszcz pada. Nienawidzę takiej pogody, powiem wam. Okej. Włączam awaryjne. Dobra. Przerzućmy benzynkę tutaj do pick-upa od razu. Ła! Zakręcony karnister, moi drodzy. Okej. Sami wiecie, benzyna nam się kończy, a że chłopaki. Dobra. Wrzućmy ją tutaj po prostu. Okej. Nie ma czasu, bo on jedzie jeszcze do. Mietek mówi, że jedzie jeszcze. No chodź tutaj, do Elbląga, bo musi jakiegoś klasa dominatora czy coś pojechać. Więc też nie chcemy, żeby tutaj z nami się certolił, prawda? Dobra, wsiadamy, zamykamy, klapa zamknięta, okej, wyjeżdżamy na podwórko. Myślę, że możemy sobie gdzieś. Bo tu co na razie. Okej, teraz szybko mykniemy tutaj, bo ja mam tutaj do ścięcia i zdjęcia, zięcia. Dobra, czy nam się uda? Dobra, poszło. Dobra, udało się, piękną naszą zgrabiarkę, tylko wiecie co? Ja z drodzy. Się to chyba nie zmienia jeszcze. Tak, płoto rozwalać nie zamierzam. Dobra. I łogień, panie. A póki co myślę, że wszystko tutaj będziemy stawiali. Później się to będzie układać. Jak wiecie, czas goni go, a właśnie taki krótki odcinek nagram. Nawet nie wiedziałem, że będę nagrywał. Chciałem się kłaść spać, patrzę, coś trąbi, dzwoni. Mietek, że już wysłał Mirka. No ja patrzę przez okno, a tu cholera, Mirek stoi na awaryjnych. Się roz... I czeka w aucie. Jedziemy sobie. Oczywiście, proszę państwa, jest piękny klas. Czekajcie, co ja sobie zrobię? Zdjęcie. No to nierzadko się tak spotyka. Okej. Podpinamy. No nie, dobra, w ogóle.
powolutku, powolutku zjechać. Super. No najgorsze są to właśnie... No tu powinien mieć bramę, ale dobra już. Nie będziemy tutaj... No, mam nadzieję, że ten... Że tutaj te zakupy teraz... Dużo nie wydaliśmy, bo tak naprawdę... Cholera, tylko żeśmy 100... Ponad 100 tysięcy tam. Po 180 tysięcy, ale... Kurczę, zobaczcie, jakie maszyny tu przyjechały. Zobaczcie, zobaczcie co było na początku, jak ja tu dostałem w spadku od dziadka. Ale zobaczcie, co teraz jest. No, został nam tylko ten tak naprawdę ten bizon, ale i na niego też przyjdzie pora. Cholera, pokrzywiły, chyba widły. Na niego też przyjdzie pora, bo też szczerze, nie, dlatego też nie wydaję wszystkich pieniędzy, bo na bizona już mam kupca. I właśnie tak naprawdę po drodze nie wiedziałem, że cię przyjedzie Mirek, bo jakby przyjechał, jakbym wiedział, że cię przyjedzie Mirek, to bym mi wyczyścił i wyczyściłbym trochę bizona, trochę bym go umył. To trochę pada deszcz, więc akurat jak pada deszcz, to tam... dobra, nie ma czasu tutaj. To go obmyję. Sam bizon z headerem tylko jedzie, bo header od kukurydzy zostaje tu u mnie. Nie przypieprzenie, bo by się... Cholera, żona by się wkurzyła, bym płot rozpieprzył. Więc tak. Zdejmujemy z niego tutaj, że tak powiem... Ale grzmi. No, pogoda na takie z rozładunki to jest... Dobra, teraz tak, tylko tam krzyknę Mirkowi. Mirek! Czekaj, ja ci teraz tego kombajnę załaduję. Dobra. Dobra, lecimy szybko. Tu razem z headerem trzeba go wziąć. Nie ma czasu, nie ma czasu. Chociaż ja przyjadę. O nie, ustawiłem się tak, że mogę się w pompkę pozałować. Dobra. Jedziemy. Dobra. Ale leje. Cholera. Czy jajka potem zabrać? Wszystkie zmokną. Ok, więc teraz... Chodzi? Chodzi. Włączamy koguta i ogień. Dobra, tutaj się jajka nam robią. Ok, teraz tak, tutaj trochę do prawej, do lewej, do wrotka zróbmy. Trzeba header jeszcze podpiąć, bo on jedzie pod zestawem. I za niego, moi drodzy, dostaniemy 50 tysięcy. Kurde, chyba powiem... A, dobra, mylę się tam. Nie, nie skapnie. Kopcie na biało, papieża jakby wybrali. Dobra, a ważne, żeby tylko nakierować się. Spada.
troszeczkę za bardzo. Dobra, mamy to. Dopuśćmy sobie header. No niestety muszę się pożegnać z tym pięknym. Także pięknym. I no do głowy nas nie pokosił, bo tak naprawdę tylko skosił rzepak. I to wszystko. Co on tam ma? Kilka motogodzin? Dobra, Mirek, ładuj, pakuj pasy i jedź. No, trzymaj się, cześć. Dobra, my lecimy, bo stołowi zapalić. 23, no, sprzęt po raz pierdzielałem jak nie powiem kto, gdzie, co, w czym i u kogo. Ale, no, jest duży zakup, duża inwestycja poszła. Mam nadzieję, że to mi się zwróci. I tyle. Dobra, Mirek tam się pakuje, my tutaj zostawiamy tylko sobie do naszego rzepaczku. No i co, no? Kończymy później. Tu muszę się zabrać zakończenie tego pola, czyli skoszenie go, bo tu musi być ogródek. Częściowo, bo nie będziemy całego pola na ogródek wystawiali, ale na jakieś tam pomidorki, tego typu rzeczy. Trzeba będzie to jakiś jakąś strefę wydzielić. No zobaczymy jeszcze. Muszę pomyśleć. I co, no. Ja idę spać. Tutaj się Mirek się pakuje. No i do usłyszenia.